10 pracowników samorządowych odebrało wczoraj odznaczenia państwowe za długoletnią służbę. W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokonał Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki. Srebrnym krzyżem zasługi uhonorowany został Jacek Bakalarczyk, wicestarosta powiatu bełchatowskiego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam pana srebrnym krzyżem zasługi. Brązowym krzyżem zasługi odznaczona została Dorota Pędziwiatr, starosta powiatu bełchatowskiego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam panią brązowym krzyżem zasługi. Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem złotym za długoletnią służbę uhonorowano Bożenę Baranowską, Joannę Famulską, Lidię Lewandowską i Dorotę Raczek. Medalem srebrnym uhonorowano Marcina Klimaszewskiego i Justynę Pasiek. Brązowy medal otrzymali Kornel Bednarek, Dagmara Jędrzejczyk. Przed chwilą wręczyłem wysokie odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest najwyższe docenienie państwa działalności i państwa pracy, bo docenienie przez pierwszego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. To jest docenienie, ale także podziękowanie za tą pracę, za tą służbę. Oczywiście ja do tych podziękowań pana prezydenta się przyłączę. Dzisiaj odznaczeni to pracownicy administracji samorządowej. Szanowni Państwo, nie ma sprawnego, dobrze działającego państwa bez samorządowej władzy, sprawnej, kompetentnej. I to jest właśnie to docenienie za to, co Państwo robicie. Uroczystość odbyła się w Dworze Polskim podczas Dnia Edukacji Narodowej.